Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i informacja na sam początek. Pakiet granatów do granatnika kosztuje okrągłe 5000, ale uzupełnia od razu 20, więc nie jest aż tak źle, bo wychodzi 250 baksów za jeden. Mam dobrze policzyłem? Ej, chyba tak, nie wierzę, jeszcze jest jakaś nadzieja dla mojego mózgu. Spoko, dobrze to wiedzieć. Tak jak mówiłem w poprzednim materiale, jedziemy z kolejnymi zacnymi akcjami, lubianymi przez wszystkich. Przez wszystkich, przynajmniej tych, którzy głosowali oczywiście. Zaznaczone, jest jeszcze jeden deathmatch. AK-47 Windmill Chop Derby. Chyba to widziałem w jednym z odcinków Inside Gaming Daily. Znaczy nie, może nie Inside Gaming Daily, tylko na kanale Inside Gaming. Bo Inside Gaming Daily to jest ich codzienny program informacyjny. Dobra, jedziemy z koksem. Nie ma co stać na środku drogi, jeszcze mnie ktoś potrąci. A tego nie lubię. Zresztą, czy ktokolwiek lubi, jak go potrąca samochód? W ogóle jest taki masochista wśród was? W ogóle nie, na pewno nie. No chyba, że żyje z wyłudzania odszkodowań. Multum ludzi opuściło grę. Czemu? Czyżby jakieś problemy z serwerem? Czy może po prostu ktoś wjechał czołgiem i się je przypał? Nie wiem. Rodzaj normalny, drużynowy. No pewnie, że normalny. No 10 minut derby. Docelowy wynik. Wyłączymy to. Proste zera przeciwnika włączony. Pora dnia aktualna. Niech będzie południe. Żebym widział, co się dzieje. Pogoda obecna. Ładna niech będzie. Albo wiecie co? W sumie nie. Zróbmy to. Jest random. Deszczowa obecna, ładna. No dobra, obecnie. Będzie ruch uliczny. A włączony, a czemu nie? Wymuszona plus zebrana, okej. Okay. Radio Mirror Park, nie. To się kompletnie nie zgadza. Wymuszona broń bez broni. No i o to mi chodzi właśnie. Mamy gdzieś tutaj solo wax? Pewnie, że mamy. Chociaż posłuchajmy go w menu. Dobra, zatwierdzamy i jedziemy. Z zaproszeniami. 16 player Panto Crash Up Derby and Melee Rumble on a windmill that chops everyone up. Take the ramp to get back up or just take the easy way out. Czyli mowa o samobójstwie. It's kinda like a melee battle with aggressive traffic enabled. Everyone dies. And the good news is, if you read this entire description, you do not have ADHD. Czyli Attention Deficit Disorder? Tam to by było ADD wtedy. ADD. No dobra, okej. Okay. Pozapraszani, ale nie poakceptowali jeszcze, więc spokojnie. Czekajmy, czekajmy. Ale oczywiście ja wam to przewinę. Nieraz widzieliście lobby z GTA Online. Nie musicie go oglądać w kółko. Nie, dobra, widzę, że będzie problem z kimkolwiek. Ej, Kakatax, możesz czuć się dumny. Twój deathmatch miał większe wzięcie niż ten. Ha! Nie, dobra, spróbujemy później po prostu. Bo tymczasem, kurczę, naprawdę zagramy sobie coś innego. Przerwijmy tą akcję. Przerwijmy ją zupełnie doszczętnie. Bo czas nagli, naprawdę. Jeszcze ostatnie szlify do pracy magisterskiej powinny zostać zrobione. Przeprowadzone. Delikatne modyfikacje. Marginesy, interlinie i tak dalej. Kropki, przecinki, gramatyka, interpunkcja. No i oczywiście błędy ortograficzne, ale te poprawiam na bieżąco, jeżeli w ogóle jakiekolwiek się pojawiają. Bez przesady. Okej. Okay. Powrót do akcji. Tym razem jakiś wyścig. Zamiast deathmatchu. Akcje stwórz. Zaznaczone wyścigi. Tutaj skakaliśmy z tej rampy, prawda? Żeby później nie było pomyłki, tak, więc ustawmy Biggest Ramp Trials Free. Tak chcę rozpocząć tą akcję i liczę, pewnie ja i wszyscy widzowie ze mną razem, że uda się, kurczę, żeby ktoś dołączył. Przecież to są najbardziej lubiane akcje. Czemu nikt nie dołączył poprzednio? Przecież ten deathmatch wyglądał zacnie, kiedy oglądałem go na filmiku, jeżeli to jest dokładnie ten, o który mi chodzi. Dobra, bezkontaktowa liczba okrążeń. Okrążeń! Dobra, motocykle terenowe, techniczne, rowery, kompakty, sedany, SUVy, coupé, muscle, sportowe, klasyki. Moment, no może najpierw opis przeczytajmy. Co wy na to? Get your bike up the stairway made of 46 floating ramps. Easiest way with Sanchez. The first checkpoint is at the very top. After you reach it, jump down and make a short lap around the airport.
You could run it as GTA Race for extra boosts. Revision 2, jeżeli dobrze widzę, albo 11. Check out Snipers vs. Flying Cars. Job, search, no dobra, dobra, to już tam reklama typowo, więc tego nie czytajmy. Serio motocykle powiadasz. Okej, okay, dobra, dwa okrążenia. Ruch uliczny, a włączmy. Poziom pościgu wyłączony, niestandardowe pojazdy wyłączone. Radio się nie zgadza, cholera, prawa autorskie. A teraz mój partner będzie się tym zajmował, mam nadzieję. Nie, bullshit, to nie jest prawda. On się takimi rzeczami nie zajmuje, po prostu ja jestem delikatnie kryty. Dobra, jeśli zapraszamy automatycznie, graj, czekamy i liczymy na pozytywny skutek. No proszę bardzo, już pierwsza osoba, która dołącza. Marek! Ej! Cześć! Dobra, moment, skończę już palenie, bo coś mi się wydaje, że tutaj szybko pójdzie. Ale jeżeli nie, to w takim wypadku będzie tutaj flash. I zobaczymy się w delikatnej przyszłości. Też delikatnej, delikatnie oddalonej w czasie w przyszłości. No dalej, no nie mówcie, że w dwójkę wystartujemy. Nie, no dobra, to ja przedłużę tutaj czas. Dodam 30 sekund. No i odszedł! Przestraszyłem go, no kurde. Trzeba było w dwójkę jechać, trzeba było nie być pazernym. Jeszcze raz. Ty wysiłek bezkontaktowy, no inny nie może być niestety. Liczba okrążeń, 2. Wszystko się zgadza, zatwierdź. Kurde, wysyłaj, wszyscy z bieżącej. Wszyscy jak leci, wszyscy zaproszeni, nikt nie przyjmuje. Cholera, z ostatniej akcji, oni zajęci. Znajomi grający w GTA, czy kogoś mamy? Z listy znajomych, uwaga. Jest grad, siema, leci zaproszenie. Czy zostanie zaakceptowane? Pewnie nie. Grand lubi się zajmować innymi rzeczami. Zresztą kurczę, też bym tak robił, gdybym nie nagrywał odcinków dla was. Członkowie mojej ekipy, spośród członków. Brak graczy. Grupa jest liczna, ale akurat o tej porze nikt nie gra. 12:30. Tuż po południu jest, więc pewnie wszyscy w szkołach, w pracach, na studiach. O, zajęci poważnie, a ja tutaj gram. Chcę teraz pisać. Spoko. Dam radę, jeszcze trochę czasu mam przed sobą. Troszeczkę. Tyci, tyci. No nie no, już się zabezpieczyłem na wypadek przykrej ewentualności. Więc spokojnie, nie przejmujcie się, będzie dobrze, tak czy tak, prędzej czy później. Z naciskiem mam nadzieję na prędzej. Dobra, graj. Co? Co mogę w pojedynkę? Naprawdę? Nie wiem, co? Ja nie chciałem. I co, teraz będę mógł się przejechać po mapce tylko. Wow, super, ej, wybaczcie mi to, ale ja to zagram i nagram dla was. Wiem, że te emocje będą, kurczę, znikome, ale no jak już jadę, to czemu by nie? No przecież, ej, nie będę wychodził z akcji, przynajmniej zapoznam się z nią. I później jak będę grał z innymi graczami, to będę miał, kurczę, delikatnie już bardziej z górki niż pod górkę tylko. Choć a propos pod górkę. No. Dobra, ale sterujemy w turbo. Oczywiście, że się udało. A, to jest to! Też to gdzieś, kurczę, widziałem oszyt. Ale nie, dobra, jadąc w pojedynkę nie powinno być chyba problemów. Aż tak dużych. Moment, moment, stop. Poza tym kiedyś już to grałem chyba. Ale grałem w jednym z odcinków. Kurczę, wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli się mylę, ale... Jeżeli nawet nie na tym konkretnym, to na czymś łudząco podobnym. Nie, ale okej, chyba nie jest źle. Chyba nie jest źle. Co robi tutaj ten kontener? O shit. No co to było? Co to było? No nie wierzę. Ej, ale moment. Ej. Czemu tak? Ale moment, właśnie, stop. Mogę walnąć jakieś hardkorowe salto. Jedno, bądź nawet dwa. Dobra, udało się dwa pytania, czy wylądujemy? Pewnie, że nie. Ale chyba checkpoint zgarnęłem. No dokładnie, i startujemy na ziemi. Wow, ale się wczytały zbiorniki. Z Beną, czy czymś innym. Okej, okay, no to jeszcze pozostaje drugie kółeczko tylko. Znaczy jeszcze raz wjechać na górę. Shit, no. O co, mało bym się nie zmieścił. Tam był near miss. Jakbyśmy grali w Burnouta, to właśnie mój mnożnik by wskoczył troszeczkę wyżej. Dobra. Tam już widzimy, po lewej stronie wczytują się kładki, po których przyjdzie nam zaraz wjeżdżać powtórnie. Okej, okay, zmieszczę się, nie? No, bez problemu. I teraz powiadacie tak, już tu. Op, dobra, pięknie. 3! Jak? Ja ustawiłem 3? Kurde. Okej, okay, to powolutku, powolutku. Póki co udało się za pierwszym razem praktycznie zgarnąć na ten checkpoint, więc nie widzę powodów, żeby teraz miało się nie udać też za pierwszym razem. Poza tym, kurczę, umówmy się.
Jeżeli tu mi nie wyjdzie jeden bądź dwa razy z rzędu, albo trzy, no to wtedy wyjdziemy. Bo po co wam moje nerwy nagrane w materiale? Choć w sumie niektórzy z was mogą czerpać dziką satysfakcję z tego, że komuś puszczają nerwy na wizji. Znowu mnie przerzuci w prawo? No już myślałem, to by było świństwo. Jakby to się stało drugi raz. Dobra, ale tym razem jedno salto tylko. I staramy się wylądować. Może na tylnym kole trzeba. No, dobra, stop, tu się po prostu nie da. Nie da się wylądować, więc zróbmy tak. Mniejszy spad. O kurde, ale trafiając w kamienie to na pewno zginę. Shit, nie, dobra, po prostu muszę trafić w checkpoint. Na to wychodzi. Okej. No ale to nie ma powodu, żebym nie robił salt. No kurczę, ale nie trafiłem. A może? A może jednak? Ej! Przeżyłem! Oj, tego się nie spodziewałem. Naprawdę tego się nie spodziewałem. Ło, kurczę, jakim cudem to się stało w ogóle? Jak to jest możliwe? Po prostu klapnął sobie na ziemi i tyle, a wcześniej jak wydawało mi się, że ląduje mądrze. Bo na tylnym kole, żeby później uderzenie po prostu postawiło maszynę na oba koła. To nie, to czekała mnie śmierć. Witanie się z kostuchą. Przywitanie się kościstą łapką. Też przynajmniej z jej strony. Albo z jego, jeżeli życie bardziej w Grim Reapera. Czyli wersję angielską, czy tam amerykańską. Nie no, starczy rodzajnik zmienić. U nas śmierć ma żeńską formę. A tam Death to jest wybitnie on. Żniwiarz, ponury. A u nas śmierć jest kobieta. Kostuch. I zupełnie inaczej się postrzega to, co oznacza to słowo. A dobra, moment. To już kolejne okrążenie i ostatnie. Więc wypadałoby się skupić, nie spaść. No, nie. Oj, nerwy. Już teraz ta gałka lewo-prawo chodzi. A nie powinna, dokładnie. Powinno być tak jak teraz. Spokój, stoicki wręcz. Spokój. Oj. No, znowu to się stało, no. Ale dobra, kit, może przeżyje. Znowu lądujemy płasko. Zbyt płasko. Płasko na kleksa wręcz. Okej, dobra. To jeszcze raz. Salto. Salto mortale. W ilości sztuk, kurczę, dwie. Bo lądujemy prosto w checkpoint. No. Popełniasz samobójstwo, ale z pozytywnym skutkiem. Z pozytywnym skutkiem dla społeczeństwa. Nie robię. Nie, dobra, spokojnie. Nie uderzajmy od razu tak personalnie. Nie, dobra. Spokojnie, dokończę to, kochani, spróbujemy jeszcze jedną akcję, tylko tym razem, kurczę, naprawdę, trzymajcie kciuki. Jeżeli nie będziecie ich trzymać, to raczej to się nie uda. Żeby jacyś inni gracze dołączyli tym razem. No, ale dobra, chyba naprawdę kiedyś tu już grałem. Mapka co prawda uległa delikatnym modyfikacjom, ale zamysł jest ten sam, jak ten, na którym grałem poprzednio. Znaczy nie poprzednio, w poprzednim odcinku, ale poprzednio kiedyś tam. Widzieliście, w jakim stylu on skończył ten wyścig. Fuck it, I'm out. Nie. No kurczę, czemu łysa pała prawie? Prawie łysa. Salążki włosów tam były na tej głowie. Tak, kciuk w górę. Tak, powtórka, powiedzmy sobie jeszcze raz sami. Nie, swobodna rozgrywka. I weźmiemy inną akcję, inne wyścigi. Mamy nadzieję, że jeszcze tym razem się uda. Bo by nie było wcale źle, jakby się kurczę udało. Kuloodporna moda Lamination można już nabyć. Najnowszy krzyk bojowej mody. Kamizelkę na każdą okazję. Będzie interakcja, ekwipunek, pancerz. Możesz zmienić wygląd swojego pancerza. Każdy podniesiony podczas akcji pancerz będzie zawsze najlepszym, dostępnym dla bla 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 bla. Coś tam. Co my tu mamy? Moment, jak tu mam ponad 5000? Tyle zarobiłem teraz za tą akcję? Kurde, spoko, dobra. Mimo tego, że jeździłem sam. No ale byłem na pierwszej pozycji, to na pewno. Tylko właśnie, moment, czy to mi się zaliczyło do wygranych w statystykach? Chciałbym, ale z drugiej strony nie powinno. To jest etycznie niemoralne. Po prostu, tak nie może być. No, ale ja bym chciał tam wsiąść, to nie mogę. Więc dobra, od razu, bez zacierania, stop. Wo. Inni gracze! Siema! Witam. Ej, nie odlatuj, ja tu biegnę do ciebie, nie mam zamiaru strzelać. No dobra, to salutuję pilotom po prostu. Okej, ale to jest Entity. Może go nie zabezpieczył. No właśnie, raczej tylko jako pasażer, więc nie. Wychodź z tego. I ta granat, jakbym rzucił granat, to ale bym uciekał szybko w akcję. Nie, dobra, online. Akcję, stwórz.
Zaznaczone wyścigi. Stunting. Infinity Loop. Dobra, jedźmy z tym. Wygląda majestatycznie na obrazku. Zobaczymy, czy tak samo będzie się jeździło. Kurczę, wystartuję w pojedynkę, nawet jeżeli by to musiała zajść taka konieczność. Naprawdę szkoda czasu. Bezkontaktowy, dwa okrążenia, super samochody, południe, ładna, wyłączone, wyłączone, włączone radio. Tak, wszystko się zgadza. Jedziemy z zaproszeniami. Ale fast forward dla was wszystkich. Ja sobie poczekam sam. Ok, dołącza pierwszy. Vocal Tulip 5854. Dołącza i drugi. Dobra, chyba będzie dobrze. Chyba będzie dobrze. To poczekajmy spokojnie tą minutkę jeszcze, kochani. No chyba wystartujemy w trójkę. Albo nie, uwaga, bo Dart X Riley dołącza. Ale odszedł, więc wystartujemy jednak w trójkę. Pozytywna informacja płynąca z tego faktu jest taka, że będę na podium na pewno. Też nie, właśnie nie, cholera. Nie na pewno. Mogę nie skończyć wyścigu i będzie dead not finish. Co będzie okrutne dla mnie. Ktoś pisze tutaj coś o derze. You think you're a badass stunt driver? Well, put your money where your mouth is and prove to your friends you're the illest stunter out there. Do not go too fast, take it easy, hold Y to respawn back in front of the ramp. Okej, dobra, wszystko się zgadza, salucik. Siema, witam panią, witam pana. Wszyscy stylowo ubrani, tylko pani słuchawki, kurcze, takie jest dosyć obszerne, zasłaniające kompletnie uszy. Co sugeruje jednoznacznie, że to pani nie chce rozmawiać po prostu. Ona jest w swoim świecie, ma coś do załatwienia po prostu i gdzieś tam konkretnie idzie i coś robi. Widzicie to z tyłu? To jest chyba to właśnie, to jest chyba to. Okej, ale startuję z pierwszej pozycji. Czyżby przywilej hosta? Nie wiem, albo handicap dla lamy. Jedno z dwóch. Go. Bezkontaktowy, tak? Tak, kurde, szkoda. Nie, muszę to zmieniać, kurczę, bo naprawdę bardziej mi się podobają wyścigi, gdzie można w kogoś uderzyć. Choć nie lubię być uderzanym akurat. Dobra, pierwszy zakręt i już straciłem pozycję. Niedobrze. O kurde. Aha, w ten sposób, okej, okay, dobra, spoko. Jeszcze przestraszyłem, że pominąłem zupełnie pewną część wyścigu. Okej. Okay. Nawrót. A i teraz wbijamy na spiralę. O kurde, co się stało? Dobra, take it slow miał być, take it slow, oh, fuck! No nie, to nie było to. No nie, dobra, respawn. Odradzanie, szybko. Pytanie, w którym miejscu, jak długo to zajmie? Na szczęście niezbyt długo. A, w ten sposób, to może faktycznie tak delikatnie, delikatnie, aaa, za dużo gazu. Dobra, respawn. Mógłbym co prawda tam wjechać, ale naprawdę respawnuję tuż na początek rampy. Ej, oni tutaj dalej się plączą, nie wierzę. Fuck! Shit, dobra, ale tutaj chyba szybciej będzie w ten sposób teraz. Okej, okay, dobra. Powolutku, powolutku. Tak zalecał autor. Za szybko, nawet już gazu nie miałem wciśniętego. Ja nie tędy, sam jesteś nie tędy. Pewnie, że tędy właśnie. Dobra. Jest, dobra. Powolutku, powolutku, powolutku. Okej. Okay. Okej. Shit! Kurde, nie wiedziałem, że to eksploduje. Naprawdę nie byłem wysoko przecież. Ale cóż, ej, wow, tutaj od razu. Czyli zgarnąłem jakiś checkpoint. Jestem pierwszy? Wow, dobra, spoko. Wow, take it slow, a tutaj no. Gleba. Respawnik poproszę. Mam nadzieję, że w tamtym miejscu na kontenerach, tak? Że to jest prawidłowość. Oczywiście, że tak. Dobra, jedziemy. Spokojnie, spokojnie. Tu już praktycznie bez gazu. Gaz wyłączony. No i tu już by się przydał akurat. Kurcze, blade. Ah, resp. One more freaking time. Żeby tym razem się udało. Wow, ktoś eksplodował. Ah, znowu ten sam błąd. Dobra, dawaj na dach. Kurde. Jeszcze respik, jeszcze raz. Do skutku, piechol, do skutku. No, bo kurczę, ale dalej jestem pierwszy, nie wiem czemu, jak nie przejechałem przez ten checkpoint, kurczę, za szybko teraz. Nie będę wjeżdżał na górę, tam jeszcze raz spiralą, resp będzie szybszy. Zdecydowanie, więc z tym się będziemy ratować co chwilkę praktycznie. Ale dobra, cały czas jestem pierwszy. Cholera, nie wiem czemu tak naprawdę, ale jestem. Dobra, gaz! No! Tak jest! Dobra, jedziemy. Zrobić teraz, wytworzyć jakiś dystans. Drugie okrążenie.
Tutaj parę ostrych zakrętów i znowu wracamy na spiralę. Kurczę, dobry driftik to by był, jakbym się nie zatrzymał. Ale i tak wkraczanie w zakręty na ręcznym i tak należy do jednych z moich bardziej lubianych zajęć, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodów w jakichkolwiek grach wyścigowych. No bo sorry, na drodze nie robimy driftów, nie zarzucamy ręcznym. Chyba że na placu manewrowym w ramach ćwiczeń. I to na takim, gdzie wokół nie ma nic, w co mógłbyś uderzyć. Kompletnie nic. A wiesz, zawsze jest coś, w co można dygnąć. Kurde, no. Ale nie, dobra, nawet nie spadłem źle. Nawet nieźle. Dobra, tutaj prędkość naprawdę jest sprawą drugorzędną. Bardziej technika jazdy, cholera, było blisko. Ale jeszcze raz. Zaoszczędzona sekunda, bo nie muszę się respić. Fuck, no po co ten gaz wciskałem, no. Chciałem szybciej. Ale widzicie, no nie zawsze szybko znaczy dobrze. Nie zawsze. No, pff, dobra, tu akurat za wolno. Nie tędy, powiadasz. Nie, no właśnie, że tędy. No, a ten co robi? Czemu tak stanął? Poddał się? Czy może jakaś inna sprawa go zatrzymała? Kurde, nie, dobra, użyjmy odrodzenia. To jest sekunda w plecy, ale będę na dobrym miejscu. Ej, jak tutaj? Ty, co? To po co ja się tam męczyłem z dołem, cholera. Dobra, gaz. Dobra, może nie. To jeszcze raz resp. W ogóle nie byłem świadom tego, że tam zgarnąłem jakiś checkpoint, nie? Widocznie no, miało to miejsce kompletnym przypadkiem. Ale okej, cicho, cicho. Chyba będę pierwszy. Nie chcę krakać, ale to jest możliwe. Fuck, no dobra, nie w ten sposób. Na pewno not like this. Nie no, tam wystąpiło przypadkiem podwójne przeczenie. Nie, not like this, więc no. Wybaczcie. Nie ma czegoś takiego jak podwójne przeczenie. Zwłaszcza nie jak się miksuje dwa języki ze sobą. Dobra, rozwal się. Cholera, no. Nie, bo naprawdę, ja chciałbym teraz, żeby komuś się udało zrobić tą spiralkę i stracę swoją pierwszą pozycję z rzecz drugiej bądź trzeciej. Dobra, powolutku, spokojnie, spokojnie. Czy jest do wyjścia, ta sytuacja jest do wyjścia, tak? Tak? Jest! Dobra. I pierwsze miejsce. Na wstecznym, a co tam. Dobra, może niekompletnie na wstecznym. No ale co, no popatrzmy jeszcze, jak wyglądają zmagania innych graczy. Jak tam im idzie. Mogę zmienić kamerę? Tak mogę, dobra. Jest eksplozja, pierwsza uchwycona. Ile mają czasu? Czy po prostu muszą przejechać wszyscy? Bo jeżeli tak, to troszeczkę sobie popatrzymy. A nie, może po prostu ja wybrałem dobry samochód do tego przedsięwzięcia. A moment, moment. A, nie mogę obserwować pana... Lizard Freaka? Czemu? Nie no, dokładnie, teraz go obserwuję przecież. Ładny kickflip, ładny tym adderkiem. Ale co on zrobił pozytywnego dla ciebie? Chyba nic. Nie no, dobra, zobaczmy. Gdzie twój błąd? No przecież on tam ciśnie gazu jak oszalały. Nie no, koleś, trzeba czytać opisy. Ale faktycznie, jak widzicie, cały czas korzystają z respów. No dobra, kurczę, mogę poczekać, no ale z drugiej strony fajnie by było już jeszcze coś zagrać. No ale w sumie już tak patrzę na zegarek, że to już może być u mnie dobrze koniec odcinka. No dobra, trudno, kochani, w takim wypadku nie zobaczymy, ile się dostaje za ten wyścig konkretny. Ale jeszcze zrzućmy okiem tylko do Vocal Tulipa, czy mu przypadkiem nie idzie lepiej. No. Też często tam wypadałem. Tutaj nie masz coś śmiać. Ale też znowu mam wrażenie, że wciskał gaz zupełnie niepotrzebnie. A tam gaz trzeba wcisnąć dosłownie w ostatnim kurczę momencie. Tutaj bez gazu, bez gazu, bez gazu, bez gazu, bez gazu, bez gazu, bez gazu. To już w ogóle bez gazu, nawet na hamulcu można było spróbować koleś. Choć ja nie próbowałem. Nie, ja w sumie sorry, błąd. Błąd. Tutaj podjechać tylko na gazie można, bo sorry, samochód może pojechać sam z górki co najwyżej. A nie pod górkę sam zupełnie. Oj, chyba ktoś się poddał. Ej, mogę inne filtry. Ej, filmowe ujęcie, opowiadacie, okej. Okay. Okej, okay, zobaczmy, kolesia. Może Lizard Freaka jeszcze raz. No, o. Jak mu idzie, jak mu idzie? W takim filtrze, o kurde. Nie, kochani, nie, serio, to jest jakaś masakra. Ja się z wami pożegnam w tym miejscu. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej. Ej, moment, moment, czy on opuścił grę? Czy on jedzie sam? Ej, nie, stop, sorry, cofam to pożegnanie. Jeszcze poczekam z wami 15 sekund, zobaczymy ile się zarabia.
Widzę, ktoś nie wytrzymał. Ktoś nie był wystarczająco cierpliwy i systematyczny, żeby tutaj spróbować to przejść. No dobra, dzięki temu pozostaje tylko 5 sekund. Pytanie, czy ten też opuści, czy zadowoli się drugim miejscem. Bo pierwsze już zajęte, przypominam. Pierwsze zajęte przeze mnie. Ha, ha, ha. Dobra. Kończę pierwszy. Żadna niespodzianka, jak już wspominałem. Niespodzianką co najwyżej może być kwota, jaką dostanę. 6730. I całkiem sporo w pasku progresu levelu. Dobrze. Dobrze. Ha. Dajmy łapkę w górę. Tamten nie skończył, co prawda, więc łapki chyba nie dał. Nie, ale serio, kochani. Ja już to sobie... No nie no, powtórka, serio? Oszalałeś? Kolej przecież ci nie idzie. Zupełnie ci nie idzie. Ja uderzę do swobodnej. Ale w tym miejscu, kochani, kończę ten odcinek. W kolejnym jeszcze spróbujemy pozostałe akcje. Może uda się rozegrać. Ale w tym miejscu kończę. Trzymajcie się. Wielkie dzięki za oglądanie. Pozdro. Cześć. Hej.